Brutalnie przerywamy Ewę Nawrot, ale to tylko dlatego, żeby oczywiście wrócić do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Ewa Nawrot bowiem gościła już w naszym studiu, a z kolei Ailo jeszcze nigdy nie było. Ewa dlatego, że już zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu internautów. Ailo z kolei jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi właśnie o głosy SMS. W związku z tym bardzo, bardzo miło jest mi Ciebie powitać. Cześć. Moja droga, bardzo się cieszę, że po pierwsze przysłałaś do nas swój utwór i oczywiście najpierw będę Ciebie pytać, dlaczego wybrałaś taki, a nie inny, bo rozumiem, że to chyba nie jedyny z Twoich. Nie, to nie jest jedyny utwór, który udało nam się stworzyć, bo to nie tylko ja tworzę swoje rzeczy, ale również sztab osób, który za tym stoi. Bardzo się cieszę, że chcą również mnie w tym wspomagać, ale stwierdziłam, że ten utwór już jakiś czas gości w internecie i fajnie by było go pokazać, bo łączy mnie z nim bardzo wiele i bardzo go lubię. Również. Może nie tyle, co w kwestii mojego wokalu, bo ogólnie jest taka tendencja, że wokalistki nie lubią słuchać swojego wokalu, ja też nie lubię, ale w kwestii muzycznej, w kwestii bębnów, w kwestii tego, jak to brzmi, to jak najbardziej jestem zadowolona i dumna z tego utworu. Bardzo, bardzo skromna Ailo w takim razie. Przypomnę wszystkim tym, z którymi witałam się wcześniej na antenie, a teraz witam się do kamery, że naszym gościem dzisiaj jest Ailo w audycji Discovered by Good Time Radio. Dobrze, w takim razie ja oczywiście cenię twoją skromność, ale mimo wszystko odezwę się do tego, co bardzo mi się podoba właśnie w tej twojej produkcji, czyli fakt, że napisałaś tekst po polsku i będziemy sobie rozmawiać właśnie o tym, jak ty śpiewasz i tutaj ogromny, ogromny szacunek za to. Cieszę się. Powiedz mi, czy inne twoje produkcje również są w języku polskim? Tak, cała moja płyta, która aktualnie jest w fazie tworzenia, już w sumie jest w fazie finalnej i będzie nazywała się Mimika, jest po polsku. Wszystkie teksty stworzyłam ja, wszystkie linie melodyczne, wokali stworzyłam ja, natomiast całą warstwą muzyczną zajmuje się kilku producentów muzyki elektronicznej undergroundowej polskich oraz kilku muzyków, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, na pewno wymienię. Choć wymienimy, no właśnie. Okej, więc tak, jeżeli chodzi o bębny, to bębny na mojej płycie nagrywa Bogumił Romanowski, Bugi oraz Mikul, których serdecznie pozdrawiam. Z Mikulem będę grać koncerty live. Jeżeli chodzi o kontrabas elektryczny oraz brzmienie samych podkładów, tutaj tym zajął się Tomasz Lewandowski, którego też serdecznie pozdrawiam i bardzo mnie wspiera i bardzo mu za to dziękuję, bo ładuje we mnie tą pozytywną energię, której czasami mi brakuje, więc jestem bardzo zadowolona z tego względu. Jeżeli chodzi o kwestie samych instrumentali, są tworzone na bazie elektronicznej właśnie przez Piotrka Półtoraka, Benkarta, Benego, którego też pozdrawiam z tego miejsca, TLT z ramienia You Know Me Records, Senzaka z You Know Me Records, oraz Oliwy, mojego serdecznego kolegi, które swoje korzenie ma w Toruniu. Matko, ileż tych ludzi! Jest ich kilku, naprawdę bardzo wielu osób przy tym grzebie. Jeszcze z tej strony pozdrawiam Lenziego, który dba o to, aby moje wokale brzmiały dobrze. No, to chyba na pewno o nikim nie zapomniałaś w takim razie, tak sądzę przynajmniej. No, ekipa zacna i liczna na pewno. W takim razie, Ailo, chciałabym Ciebie podpytać o rzeczy właśnie twórczą, skoro to jest tak ogromna współpraca z tak dużą ilością ludzi. Jak wy się dogadujecie? Jak wy się w ogóle organizujecie? Skąd taki sztab akurat? Jeżeli chodzi o organizację, to ja mam z tym mały problem, ale jeżeli... w każdej sferze życiowej, ale jeżeli chodzi o muzykę, to staram się jednak to trzymać w kupie i jeżeli już chcę, żeby coś było zakończone, to do wszystkich piszę na portalu społecznościowym, który jest wszystkim znany, dobrze? Tak, i staram się, żeby każdy tutaj dopinał swoją część. Miałam na myśli raczej takie zjawisko, czy każdy utwór dedykuje zawsze sobie i jakiemuś innemu producentowi, z którym po prostu chcesz go wykonać? Tak w ten sposób odbywa to się znaczy, twoja praca? Wygląda to tak, że dana osoba robi muzykę. Mi się to podoba albo mi się nie podoba, zazwyczaj mi się podoba. I od razu tworzę, od razu z miejsca siadam i mam zajawkę tak zwaną. Czyli nie ma czyli czekasz takiego... na produkcję od producentów, od DJ-ów i dopiero wtedy tak. Na przykład tworzysz do nich tekst. Tak, dokładnie. Później jest aranż, później ja mówię na przykład, co bym jeszcze może dodała, albo co odjęła. Później w studiu już jest ta kwestia dogrania żywych instrumentów i dzięki właśnie tym żywym instrumentom tak naprawdę to wszystko zaczyna oddychać. Okay. I to wszystko ma swoje brzmienie. Już nawet nie dzięki mojemu wokalowi,
wokalowi, tylko naprawdę dzięki tym instrumentom, dzięki tym osobom, które siadają i dzięki swojej technice potrafią zrobić z tego naprawdę żywy organizm i to mi się bardzo podoba. No, z tym żywym organizmem działa, muszę przyznać, że radzisz sobie całkiem nieźle. Zresztą do żywego organizmu nawiązuje też utwór, tytuł twojego utworu, który wysłałaś do nas na konkurs, czyli utwór pod tytułem Ciało. Do niego i do twojej twórczości jeszcze zaraz wrócimy, ale a propos właśnie tak licznego grona ludzi, którzy potrafią tworzyć muzę i łączyć elektronikę razem jeszcze na dodatek z właśnie analogowymi instrumentami. Nierzadko w ogóle są to instrumenty nawet dęte i drewniane, sięgając do klasyki. Dobra, no to w takim razie zagramy wam teraz jeszcze pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o nasze notowanie. Do Ailo wracamy już za chwilkę. A w ogóle, to tak naprawdę już ci wszyscy, którzy czekają z utęsknieniem na DJ Promix, za chwilkę będą mogli usłyszeć właśnie Nolberta razem z Wetim, który siedzi na naszej kanapie i czeka. I możemy go tam pokazać. Tam siedzą panowie. Hello. I zaraz wchodzą na antenę. My jeszcze chwilkę pogadamy z Ailo, a teraz Brain Freezer Sound System, czyli pierwsza pozycja właśnie z naszego konkursu Discovered by Good Time Radio. Ailo, chciałabym jeszcze, żebyś oczywiście zareklamowała trochę swoją produkcję, ze względu na to, że każdemu, kto dostaje się do naszego studia, przysługuje taki przywilej, żeby się dobrze rozreklamować, żeby potem móc zamieścić taką wizytówkę na swoim Facebooku, no i oczywiście zbierać SMS-y, żeby dostać się do pierwszej 20. W związku z tym myślę, że to jest całkiem niezły moment w tej chwili na to. Chciałabym was bardzo zachęcić do tego, żebyście zagłosowali właśnie na mnie, ponieważ mam niesamowity pomysł na to, jak wydać te 10 tysięcy złotych, a nie jest to przekazanie tych pieniędzy w błoto, tylko chciałabym spełnić również swoje marzenie i stworzyć własne studio w domu i myślę, że ta część pieniędzy na pewno mnie fajnie wspomoże, tutaj mam mówić, tak? Także głosujcie na mnie, bo jeszcze mam bardzo dużo fajnych rzeczy do przekazania i myślę, że warto się z nimi zapoznać. To ja teraz jeszcze dodam kilka formalności, to znaczy gtr.el.503, taki właśnie numer ma Ailo, no i w związku z tym na właśnie taką treść możecie umieścić w naszych SMS-ach 71480 i głosować na nią właśnie. A ostatnia rzecz, o jaką chciałabym ciebie zapytać, mówisz, że masz już zanadrzu płytę, wydawcę również? Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ponieważ jeszcze niczego z wydawcą nie podpisałam, ale myślę, że będzie to oglądać i tutaj puszczam do niego takie zalotne oczko. Rozumiem, że on ciebie zna, on ten wydawca. On mnie zna i on wie, o czym teraz mówię. No to wspaniale. Wiesz, o czym mówię. Nie, w każdym razie tak. You know what I mean. Nie, płyta jest w zanadrzu. Jeżeli mam dwie opcje. Jeżeli wszystko wyjdzie tak, jakbym chciała, to płyta będzie w sklepach. Mm-hmm. W maju, natomiast jeżeli nie dojdzie to do skutku, to troszeczkę wcześniej na pewno w internecie do pobrania całość za friko. Także na pewno wszystkich swoich słuchaczy zapoznam ze swoją muzyką. Już niedługo będzie dostępna, bo już zapowiadam to, że materiał ode mnie będzie dostępny. Miał być dostępny rok temu, ale z uwagi na to, że pojawiły się pewne możliwości, to stwierdziłam, że chcę to zrobić naprawdę z kopnięciem, fajnie. Teledysk niedługo również zachęcam do odwiedzenia mojego fejsa, bo tam wiele rzeczy zamieszczam cały czas, jestem bardzo aktywna, także www.facebook.com/ailomusic, tam wszystko znajdziecie, także możecie również ze mną pogadać, jestem bardzo otwarta na wiadomości wszelkiego rodzaju. Ona jest mistrzynią świata, słuchajcie, to jest właśnie to idealne połączenie, artysty i biznesmena. Zrobiła to w niecałych 60 sekund. Ogólnie nie lubię siebie reklamować, ale jeżeli jest taka możliwość, to czemu nie? Pięknie. Ailo, bardzo się cieszę, że wpadłaś dzisiaj do naszego studia w Good Time Radio. Dziękuję. Wierzę, że będziemy cię jeszcze gościć nieraz. Mam nadzieję. Trzymamy kciuki. gtr.el.503. Taki właśnie ma Ailo. No i właśnie na jej utwór pod tytułem Ciało możecie głosować. Wierzę, że to jest dziewczyna, której się to z pewnością należy. Będziesz walczyć o głosy? Będę walczyć, cały czas walczę. Życie to bywa cały czas nieustanna walka. Ze mną też już walczą ci, którzy chcą wskoczyć na antenę, bo chyba trochę ukradłam im czasu. Studenckie 15 minut. No już wiem, że studentką nie jestem, ale czasami mi się to zdarza jeszcze. Nie gniewajcie się. Nolbert w tej chwili i Wet i oczywiście w DJ Promix. Zapraszam wszystkich serdecznie tych, którzy w tej chwili chcieliby usłyszeć set na żywo. Gadałyśmy na żywo razem z Ailo, Ania Wojtkowiek i Ailo. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dziękuję bardzo. To cóż, do usłyszenia. Kolejny Discovered by Ghost Time Radio. Oczywiście już jutro.